Wystawa Program Mercury Grzegorz Wróblewski Nowa Odsłona zawiera 21 obrazów. Są to silne płótna o charakterze street artowym, często w klimatach takich bardziej psychodelicznych może i również w klimatach minimalistycznych. Są to prace robione akrylami i tuszami, czyli mają też charakter kaligraficzny. Są moim zdaniem takim rejestrem planety, walką z zewnętrznością, z tym zewnętrznym układem sił, z Babilonem. I zawsze takiej funkcji się podejmowałem w sumie. I są to obrazy również wykonywane technikami mieszanymi mix media, które być może mogą się kojarzyć z amerykańskimi minimalistami, ale dla mnie takimi wielkimi wzorami był na przykład Donald Judd, czy w Landarcie Robert Smithson. Natomiast jeśli chodzi o te kaligrafie, te prace bardziej takie o charakterze psychodelicznym czy street artowym, tutaj wielkim takim dla mnie człowiekiem był zawsze Pierre Aleszyński z grupy Cobra, który powiedział bardzo ciekawą sprawę dotyczącą kaligrafii, że pracując z tymi technikami jest to taka metoda a la zanurzanie się w oceanie, gdzie nie wiadomo co się zobaczy, co się odkryje. Czyli w pewnym sensie te prace mają koncepcję, ja wiedziałem co ja mam zrobić, ale one zawsze były dla mnie niespodziankami. I część tych prac dotyczy ludzi związanych ze sztuką. Na przykład jest obraz o poezji Krzysztofa Jaworskiego, moim zdaniem najlepszego polskiego poety. Jest obraz o historii polskiego punk rocka, o Pawle Kelnerze Rozwadowskim. Obraz o Piotrze Gwiaździe, o moim wyjeździe do Ameryki, turnę po New England, czyli wschodnim wybrzeżu Ameryki. I są to prace, które często komentują jakieś wydarzenia, jakichś ludzi. No i oczywiście oddają cały ten mój stan psychiczny, moją batalię na planecie Ziemia, stąd tytuł program Mercury. Przy tym obrazie będzie zamieszczony również wiersz, który jest pod tym samym tytułem. Także będą mogli Państwo sobie to wszystko dokładnie zobaczyć na wystawie.